Hej kochani, dziś zapraszam Was na buble. Buble często mi się nie zdarzają, bo najczęściej kupuję kosmetyki albo z polecenia, albo kosmetyki, które wybieram po prostu są dobre i okazują się spoko. Mam dobrego nosa jakby do kosmetyków, ale czasem zdarzają się buble i mam tutaj dziś kilka makijażowych bubli, jednego pielęgnacyjnego. Także zaczniemy może od pielęgnacji i mam tutaj mydło, mydło z Lasha i mydło nazywa się Sultana Soap. Podobnie właśnie pachnie, co takie pomiędzy mydłem właśnie a suszonymi owocami. Zapach jest ok. Niestety to mydło idzie do bubli, ponieważ ono nie myje. Nie myje, nawet pędzli mi nie myje. Wiecie, jak coś się nie sprawdza do ciała, jakiś żel do ciała, czy na przykład szampon, to ja po prostu myję tym pędzle. A to się nawet do mycia pędzli nie nadaje. Nie pieni się. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest mydło bardziej naturalne. Ono jest dosyć takie tłustawe, ale po prostu nie myje, także jest bublem. Nie jest tanie, bo kosztuje 3,50 funta za 100 gramów. Więc całkiem sporo, na pewno kilka funtów czy kilka euro trzeba za takie mydełko zapłacić. No nie, bardziej polecam Wam mydełka takie naturalne typu, teraz sobie nie przypomnę nazwy, ale jest taka polska firma, manufaktura mydła chyba, czy coś takiego się nazywają, lub takie oliwkowe, różne mydła, różne można znaleźć, naprawdę tanie i fajne. Czy chociażby, że ze starej mydlarni macie o wiele fajniejsze mydła, to jest takie sobie, nie polecam Wam. Dajcie mi znać, czy mieliście mydełka z Lasha i jak Wam się sprawdzały i czy jesteście zadowoleni. Przejdziemy teraz do makijażu. Niestety, powiem Wam, że niestety wsadzam to do bubli, bo bardzo bym chciała, żeby działało. Przez długi czas szukałam zamiennika mojego pudru sławnego Hello Yellow, który został wycofany ze Smashboxa. Halo Smashbox, po prostu przywróćcie ten puder. Już rozmawiałam z głównym makijażystą marki, z Willem, który jest makijażystą międzynarodowym, oraz z Sebkiem. Pozdrawiam Cię Sebek, który jest makijażystą w Polsce. I oni wiedzą, że to jest mój ukochany, najlepszy na świecie żółty puder, który ma najlepsze pudełko do pudru sypkiego. Zobaczcie, tutaj się nic nie wysypuje, ponieważ jak chcemy użyć po prostu tego pudru, przekręcamy i wypada nam odpowiednia ilość, tylko jakby nam się tutaj, tak jak macie pieprzniczkę czy solniczkę, odpowiednia ilość Wam tutaj wychodzi przez te dziurki. I to jest super sposób aplikacji, to jest mój ulubiony puder, świetnie zmielony. I ten konkretnie mam od Kreci, dziękuję Ci Kreciu, że mi przysłałaś, bo zamówiłam sobie ten puder do niej, chyba na eBayu go znalazłam czy gdzieś. Jest gdzieś tam na Amazonie na przykład, to momentalnie jest wyprzedany, więc niestety już go kolejny raz pewnie nie dostanę. I niestety wiem, że nie będzie już kontynuowany na razie. Kupiłam sobie zamiennik taki jakiś czas temu, MAC Prep and Prime CC Cream. Bardzo nie lubię, kiedy kosmetyki MAC-a mi się nie sprawdzają. Zużyłam jego połowę, jak widzicie. Tutaj mamy linię, mniej więcej połowę. Jest drobno zmielony, jest spoko. Tutaj ta aplikacja nie jest tak fajna, jak w przypadku tego Smashboxa. Zobaczę, czy da się to przesypać, bo aplikacja jest taka standardowa, ale ten puder strasznie ciastkuje twarz. Niestety, mimo że jest drobno zmielony, to skóra nie wygląda zdrowo, nie wygląda to naturalnie. Niestety ten kolor też dużo nie pomaga, bo ogólnie te pudry są żółte po to, żeby jakby niwelować róż w naszych podkładach. No ten puder nie ma porównania do tego. Nie jest tani i niestety nie wygląda na skórze dobrze. Spróbuję go jeszcze używać bez podkładu, może bez podkładu będzie spoko, sam puder, ale póki co nie jestem zadowolona. Zużyłam pół opakowania i rzadko po niego sięgam, a teraz na szczęście mam z powrotem ten. Widzicie, nawet opakowanie jest tej samej wielkości. No ale niestety, nie lubię, jak coś z MAC-a mi się nie sprawdza, no bo to nie są tanie kosmetyki. Dalej podkład, do którego robiłam już drugie podejście. Kupiłam sobie na tej promocji w Rossmanie, razem z moją przyjaciółką Madzią byłyśmy i jej poleciłam CC Cream z Bourjois, który jest świetny. A sama kupiłam sobie Revlon Photo Ready Airbrush Effect w kolorze Vanilla 002. I ogólnie ten podkład nie jest zły. On pięknie wygląda w kamerze i na zdjęciach, ale bardzo słabo wygląda na żywo. Może do skór takich bardziej suchych jest dobry, ale do skóry tłustej, do skóry, gdzie są widoczne pory, czyli takie jak ja mam, czy czasem są niedoskonałości, no niestety ten podkład się nie sprawdza i muszę go poprawiać czymś innym. Dodatkowo po paru godzinach wygląda bardzo brzydko, wchodzi w pory i zostawia na twarzy taki jakby połysk, brokat, coś takiego. No nie podoba mi się to za bardzo. Tutaj jest napisane, że on maskuje niedoskonałości, ale skóra jest nieskazitelnie gładka i tak dalej. Zawiera pigmenty odbijające światło. To się zgadzam, ale właśnie no nie wygląda dobrze na mojej cerze. Także dla mnie to jest bubel. Wam się może sprawdza. Dajcie znać, czy miałyście ten podkład, czy u Was się spoko sprawdza. Jak mam go na sobie i jest wiecie, w kamerze, to mi piszecie, że mam ładny podkład. I tak, tak jest. Ale na żywo nie wygląda to zbyt ciekawie. O, mam tu coś jeszcze jednego z pielęgnacji, przeoczyłam. Jakiś czas temu w Holandii kupiliśmy z Darkiem, bo skończył nam się lek przepisany od lekarza, taki przeciwtrądzikowy. Clearasil Ultra Rapid Action Cream, który ma w 4 godziny redukować wypryski. To coś, to malutkie coś, nic, ale to nic po prostu nie robi. Także ja tego nie polecam. Kosztowało to niedużo, bo chyba z 7 euro, z 6, coś takiego. Mimo wszystko to jest kasa i szkoda takiej kasy moim zdaniem. Nie jest zbyt fajne.
Kolejna rzecz to tusz do rzęs. Słuchajcie, jak ja się umęczyłam z tym tuszem do rzęs. Zwykle na wyjazdy biorę sobie mały tusz do rzęs, bo mówię, po co mi brać duży, zawsze chcę zminimalizować wagę mojej walizki, mojej kosmetyczki, więc biorę moje małe tusze do rzęs, takie a la próbki, ale wiecie, one mają normalne szczoteczki, więc są okej. Wiecie, szczotka jest regularna, po prostu tuszu jest mniej, produktu jest mniej, bo tutaj na przykład mam 5 ml, czyli mniej więcej połowę tuszu. Słuchajcie, ten tusz jest tak tragiczny, to jest Origins Jean Zinc Brightening Mascara wydłużająca i podkręcająca. Ja tą maskarę mam z zestawu, który kupił mi Darek na walentynki. Wszystkie inne rzeczy mi się cudownie sprawdziły. Ta maskara to jest koszmar. Jest strasznie mokra, długo schnie. Trzeba nałożyć kilka warstw, żeby to miało jakiś sens na rzęsach. I miałam teraz ze sobą w Skandynawii i tak się umęczyłam z tą maskarą, że czekałam, aż wrócę i po prostu ją wyrzucę do śmieci. Wydawało mi się, że będzie fajna ze względu na tą szczotę, ale jest tak tragiczna. Nie kupujcie nigdy tej maskary, bo jest straszna, po prostu straszna, nie daje żadnego efektu i naprawdę trzeba się z nią namęczyć. Kolejna rzecz, strasznie chciałam, żeby działała, to jest kredka z Golden Rose do brwi Long Stay Precise Brow Liner w kolorze, który zaraz odnajdę. Niestety nie mogę znaleźć, słuchajcie, koloru, nie widzę tu żadnego koloru. Nieważne, chodzi mi o formułę tej kredki. Kredka ogólnie jest tak jakby podróbką czy duplikatem, jak to sobie chcecie nazwać, kredki z Anastazji Brow Wiz. Tamta kredka to jest najlepsza kredka na świecie. Ta wygląda identycznie, jest bardzo cieniutka, wysuwana, nawet kolor ma podobny, bo kolor ma bardzo ładny. Tu widzicie kolor, czyli taki ciemny blond, idealny dla blondynek, dla jasnych brunetek, jest lekko woskowa, przyjemnie się nawet nakłada, troszkę za twarda, ale wiecie, no, jeżeli kosmetyk ma być długotrwały, to niech się ciężej nakłada, ale niech się trzyma. I w tym właśnie jest problem, ta kredka się nie trzyma. Kilka godzin i po kredce, po prostu jest do niczego, jeżeli chodzi o trwałość, a ma napisane long stay. Tak, ma napisane long stay. Więc dla mnie jest to bubel, szkoda kasy, lepiej odłożyć sobie rzeczywiście na Brow Wiz. Wielka szkoda, bo gdyby ta kredka była dobra, no to miałabym swojego ulubieńca i dobry zamiennik. I chciałabym Wam bardzo polecić zamiennik Brow Wiz. Niestety ta kredka się nie sprawdza, bo się po prostu w połowie dnia ściera. I tak jak mam wyrysowane brwi, wiecie, że sobie tutaj zawsze dorabiam jakby, to tu w połowie dnia mam już starte i wygląda to strasznie nieestetycznie, tak jakby mi spływała z twarzy, także nie polecam, ląduje do śmieci. Kolejna rzecz z Golden Rose, nie wiem czy już w poprzednich bublach była czy nie, ale wrzucę jeszcze raz na wszelki wypadek. To jest ten Liquid Matte Lipstick w kolorze 01, piękny kolor, ale widzieliście co mi się stało, to już przyszło takie złamane do mnie i po prostu jedna wielka paćka. Próbowałam to skleić, to się i tak rozwala, więc to i tak idzie teraz do śmieci. Tak czy siak, nie jestem zadowolona z tego, oprócz oczywiście opakowania, jak ta pomadka wygląda na ustach po jakimś czasie. Na początku jest ok, natomiast później wygląda słabo, także też idzie do śmieci. Ja już więcej pomadek matowych z Golden Rose nie kupię, nie jestem z nich zadowolona. Mam dwa kolory i moim zdaniem są średniej jakości. Już te na przykład z Lovely są moim zdaniem o wiele fajniejsze, a jeszcze tańsze, także to idzie do śmieci. Kolejna pomadka, ale tu muszę zrobić zbliżenie i się nią pomalować. Dziś specjalnie nie mam pomadki, żeby Wam to pokazać, co się dzieje. Mam nadzieję, że w kamerze to będzie widać. Słuchajcie, to jest produkt, do którego robiłam niezliczoną ilość podejść. W sensie sam produkt, nie mówię o tym kolorze. Bourjois Rouge Edition Velvet, zachwalany tu na YouTubie, uwielbiany przez wiele osób. Dla mnie totalny bubel. Tragicznie się nakłada, kiepsko się trzyma. I zaraz zobaczycie, co się dzieje na ustach. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać w kamerze. Kolor to jest 09. Przepiękny kolor, przepiękny. Ja nie mówię tutaj o kolorach, bo kolory są naprawdę ładne. No ale patrzcie, co się dzieje, jak nakładam. Ostrość mamy i nakładamy. Chcę Wam to naprawdę z bliska pokazać, bo chyba już się bliżej nie da tego przybliżyć. Zobaczcie. Ta szminka mi po prostu wchodzi we wszystkie rowki. Widzicie? Ja wiem, że może to nie jest najgorsza szminka, jaką miałam, ale dla mnie, zobaczcie, z daleka wygląda spoko, ale jak ja z bliska widzę te rowki, ona się później tak brzydko ściera, tak się brzydko od środka zjada i właśnie w te rowki mi wchodzi i tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, w rowki wchodzi, tu się ściera, brzydko naprawdę wygląda, nie nakłada się jej dobrze, nie lubię jej, nie wiem, wszyscy ją kochają na YouTubie, a ja jej po prostu nie lubię. Napiszcie mi swoje odczucia na temat tej szminki, moim zdaniem są o wiele lepsze płynne pomadki. Oczywiście to była jedna z pierwszych w ogóle, moim zdaniem to nie powinno się w ogóle zaliczać do takich typowych pomadek płynnych, matowych, jak teraz mamy, jak wszystkie firmy wypuściły, ta jest troszkę inna, ta niby jest taką szminką, no nie wiem, nie jestem do końca przekonana. Wygląda to brzydko, ja się w niej źle czuję, nie wiem, jakoś źle się rozsmarowuje. Jestem na nie, po prostu jej nie lubię i no i jestem na nie. Jedyne co jest fajne to jest jej kolor i opakowanie, ale tak oprócz tego to nie lubię tej szminki i wiem, może narzekam, ale nie jest tania.
I uważam, że za taką cenę powinna wyglądać lepiej i w ogóle dla mnie nie jest trwała. Wszyscy mówią, że jest tak super trwała, trzyma się cały dzień. Nieprawda, w ogóle nie jest trwała. Kolejna makijażowa rzecz to jest kredka z Make Up Revolution, w której pokładałam bardzo duże nadzieje. Miałam nadzieję, że naprawdę jest tak fajna, jak była opisywana. Nazywa się Amazing Inner Eye Brightener, czyli niesamowity rozświetlacz wewnętrznego oka, można powiedzieć, wewnętrznej powieki. Kredka taka bardzo jasna i właśnie miałam nadzieję, że ona będzie taka fajna, że można ją nałożyć na linię wodną, cieniutka, więc spoko. Tu wydaje się ok. Widzicie? Ale już się stało to, co się miało stać. Kredka się złamała, ona się co chwila łamie, ona jest bardzo twarda, po prostu nie nadaje się do oczu. No beznadziejna, marzę się, jest twarda, nieprzyjemna dla oczu, po prostu nie jest wcale amazing, nie da się jej stosować przy oczach, jest strasznie tępa. Widzicie? Jak przesuwam palec, naprawdę jest strasznie tępa. Ta kredka powinna być bardziej kremowa, delikatniejsza do okolic oczu, jest beznadziejna, nie jest wcale amazing, także idzie do śmieci. I ostatnia rzecz, mój największy zawód, z przykrością muszę stwierdzić i czytałam różne opinie w internecie, są bardzo mieszane i ja mam właśnie negatywne niestety opinie. Głównie dlatego, że to jest bardzo drogi produkt, Laura Mercier Contour Palette. Dobrze znacie, robiłam test Laura Mercier, jeżeli jeszcze nie widzieliście, podlinkuję Wam na dole. Ja wydaję negatywną opinię tej palecie, dlatego, że dla mnie jest za mokra, za tłusta i ma słabe kolory. No i dodatkowo jest bardzo droga, także chciałabym, żeby ta paleta po prostu po pierwsze była tańsza, a po drugie, żeby miała jaśniejsze kolory, bo to jest, te kolory, które tu są przeznaczone głównie dla ciemnych karnacji. Rozświetlacz, który tu jest, jest beznadziejny, bo jest to rozświetlacz taki tłusty, którego prawie nie widać, wchodzi w zmarszczki, także podkreśla tutaj nie to, co chcielibyśmy podkreślić. Rozświetlacz jest słaby, drugi rozświetlacz z kolei jest złoty, i nie dla wszystkich się nada, moim zdaniem dla nas, gdzie często jesteśmy blade, taki kolor nie jest zbyt dobry. Także tego koloru w ogóle nie używam. No a te kolory, które tu mamy trzy, te, no są po prostu zbyt ciemne, szczególnie te dwa, do niczego. No ten jeszcze jest spoko do konturowania jakby europejskiego typu urody. No nie do końca. Jest strasznie tłusty i ludzie dobrze opisywali w necie, że taki dosyć błotnisty, nie wiem jak to powiedzieć, ciężko się blenduje. No nie jest to do końca taki produkt, jakbym sobie wyobrażała właśnie do konturowania. Powinien być bardziej jedwabisty, powinien być bardziej suchy. Ten jest po prostu za mokry. I czytałam opinię na amerykańskiej stronie Sephory i właśnie ludzie mówili, że nie wiadomo czym się zachwycać, że wcale to nie jest taka dobra paleta do konturowania, że kupili za namową czy sprzedawców, czy znajomych i się zawiedli i właśnie, że to jest takie błotniste. I ja niestety też tak to odbieram. Szkoda kasy niestety. Nie pamiętam ile kosztuje w Polsce, można dostać w Douglasie. Ale za granicą kosztuje około 50 dolarów. Topa moim zdaniem niesamowita Laura Mercier. Dajcie mi też znać, jakie inne kosmetyki Laura Mercier używałyście i co się sprawdziło. Kochani, to już tyle w dzisiejszych bublach. Jak widzicie, dużo rzeczy makijażowych, dużo mi się nie sprawdziło. Oczywiście to jest tylko moja opinia. Każdy ma inną skórę, każdy ma inne potrzeby i wymagania co do makijażu. I możecie mieć oczywiście inne opinie, ale napiszcie mi koniecznie na dole, czy miałyście któryś z tych kosmetyków. Jak Wam się sprawdziły, może coś Wam się właśnie sprawdziło. To, co mi się nie sprawdziło. No i dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa. No i to tyle, zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie oglądać buble i widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!